Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Duna Wojny o Przyprawę. O, może tak by ładnie brzmiało. Musimy coś ładnego tu usłyszeć, ponieważ stały się nieładne rzeczy w związku z tym, że gra jest jeszcze we wczesnym dostępie i nie wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli. I na przykład zapisując grę, po czym jak wrócimy do tego zapisu, no to niektóre rzeczy są cofnięte, niezapamiętane, bo kończyliśmy naszą rozgrywkę mając 1900 punktów, teraz mamy 1300, ale co gorsza, no kończyliśmy ją mając, czy będąc w połowie czasu narzucone przez naukowca z IX. A tu dziękuję za poprawkę, IX faktycznie, LX, no tak mi się z matematyką, maturami skojarzyło, ale to jest IX, no ale niestety mieliśmy to tak wyliczone, żeby te badania udało nam się ukończyć, 7 dni. Tutaj mieliśmy chyba jeszcze 9 w zapasie, a niestety wczytując grę na nowo, licznik dobił do zera. Więc ograbili nas z 1000 solarii. Gdyby człowiek wiedział, to by przeczekał te badania i jakoś inaczej to rozwiązał. No ale cóż, tak to jest kwestia wczesnego dostępu. Też jeszcze nie wiemy, co i jak to wszystko działa. No jak teraz będzie taka sytuacja, no to wiemy, że przed zapisem warto ukończyć wszelkie takie zadania na czas. Wprowadzając w takim razie jakieś takie tutaj to środki zaradcze, żeby nieco uratować naszą sytuację, zauważyłem, że ten jeden budynek, o którym ostatnio myślałem, że po co on, czyli centrum naprawcze, obniża koszt utrzymania o 30% solarii i pletonu, ale obniża nie tylko w wiosce, gdzie powstanie, ale również w sojuszniczych. I to już zmienia postać rzeczy, bo będziemy mogli sobie jakieś fajne budynki tu postawić, tu. Więc no obniżony koszt wydaje się być całkiem niezłą opcją. Co prawda może lepiej by było w ubocie. Zresztą mamy pustynię, no tu dochodzi jakaś wiocha. Ona może być fajna, patrząc na to, że jest całkiem mocno broniona. No zobaczymy. W każdym razie no jestem za to, aby taki budynek powstał, więc to jest pierwsza kwestia, którą byśmy tu sobie zmajstrowali. Druga to może tą armią polecimy od razu na południe. Co prawda chciałbym doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystkie nasze tereny, możemy tak to rozwiązać bez ataku, wszystkie nasze tereny są połączone. Tak, możemy przeskoczyć na jeden teren i od razu tutaj wpaść, żeby te przyprawy zdobyć, bo wydają się być bardzo istotne. O, znaleziono tutaj przyprawy. No ale to możemy i tu i tam podlecieć i zobaczyć, co mamy. Więc dobrze, tutaj. O! I chyba mamy przeciwnika. Dobra, rozstrzygnięcie. Bierz tę płytę. Chyba mamy dwóch przeciwników i czerwony i niebieski kręci się tu w okolicy. No zobaczmy, czy to są kuszące tereny. W ogóle niebieski mam wrażenie, jakby tutaj miał jakąś bazę, więc samolociku miły, podleć tutaj, zbadać tego niebieskiego, co on przed nami skrywa, żeby się nie dobrał do tych przypraw, bo te byłyby dla nas dość istotne. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Szykujemy się do ataku i to musi być taki prędki atak, dopóki mamy zapasy, tak? Jesteśmy w połowie już ich wykorzystania, więc nie zwalniając, ładujemy się do nich tutaj. Widzę, że panowie z karabinami chyba coś sobie zdziałają. Prośba handlowa, no proszę, jak trwoga. Czekaj, musimy to przemyśleć. 377, trochę przypraw, 93 i dane. W zamian za punkty wpływów, które przydają się przy głosowaniu, no i blachę, którą dość łatwo można wydobyć. Najwyżej przy głosowaniu będziemy trochę kombinować, żeby jakoś inaczej to rozwiązać. No wydaje się być całkiem uczciwe, tak? Akceptuj. Będąc przy tym, możemy też zajrzeć do naszych sojuszników, jaka nie dostają z pieniędzy. 1900! O kurczę, ta kasa to się ładnie przelewa. Punkty wpływów. No teraz już widać, dlaczego mu tak zależało. Dzięki temu jest w stanie wygrać jakieś głosowanie. A te będzie miało miejsce już lada moment. Mamy nowego agenta do przepisania. Tyle tu tych rzeczy. Może tak, niech idzie po punkty władzy. To nam się przyda. Przy okazji sobie sądy tutaj odblokujmy, będziemy mogli jakiś teren zbadać. No i wracamy na pole bitwy. Tak, dla nas najważniejszy fragment w tym momencie. Nowe kolegium. No dobra.
Przejmijcie ten teren, poczekajmy jeszcze chwilę, bo potrzebujemy ile? 89 punktów. Co tam w kolegium słychać? Koszt utrzymania w Solarii minus 30%, to by było spoko. Koszt rekrutacji jednostek. My chyba nie będziemy rekrutować w najbliższym czasie, więc może, żeby uprzykrzyć życie naszym przeciwnikom, to byłoby niezłe. Wpływy produkcja minus 30%. To też nie miałoby takiego wielkiego wpływu na naszą tutaj sytuację w grze. No trzeba pamiętać, że te rezolucje, one są aktywne to przez jakiś czas, 12 dni na przykład, te z poprzedniego tam rozdania. Koszt utrzymania, plus 30%. A, ale to tylko u nich przepisy przemysłowe. No dobrze, no dobrze, tak na te plus 30% to tak chętnie tam nam oddali te punkty. Trwa oblężenie, budowa zakończona. Osiągnięto kolejny próg. O, bardzo dobrze. Nowe kolegium, trwa oblężenie, budowa... budowa tutaj, to pomniejsza... No właśnie, koszt utrzymania, czyli to już coś spadło. No te płyty można by było wykorzystać może do tego, żeby pozyskać więcej płyt, bo skoro możemy nimi handlować, to może ktoś odkupi od... Ile koszt utrzymania? A, koszt utrzymania 4 płyty? Czyli budujemy coś, co będzie na siebie zarabiało. W teorii. Szpiegostwo, szpiegostwo jak szpiegostwo, badania sobie zakolejkujmy. Mamy część, a mamy zakolejkowane. Ale to później jak idzie, no zobaczymy, wyjdzie w praniu. Póki co wszystko wydaje się, że mam nadzieję układa się po myśli. Tutaj mamy doświadczone jednostki, musimy tylko przejąć tę wiochę, wybudować żniwiarkę i lecieć na północ ekipą. Prośba o komunikację, przygotowujesz się do ataku? Powiem wprost, jestem niczym tutejsze skały, jeśli przestanę cię chronić, zginiesz. Okej, nie, nie chcemy atakować, przynajmniej nie ciebie. Znaczy, rozumiem jego sytuację, no bo widzi, że o, jest dużo wojsk pod jego granicami, więc się zdenerwował, tak? Nawet nie wiem, czy jakiś struktur obronnych nie buduje, bo my też możemy wyrzutnie rakiet postawić, a wręcz byłbym za tym, wręcz musimy. No tu jest fajny teren, piątka, czyli ładne wiatry, ładne wszystko, no ale zobaczymy. Jak z jego zdobyciem to będzie się prezentowało. Rafinerię, chodź tutaj. Nie wiem, czy im bliżej tego surowca, tym lepiej. By się wydawało, że z jednej strony tak. Z drugiej różnie bywa. Chwilę niech sobie jeszcze tu postoją. No warto by było się gdzieś też zainteresować niebawem milicją, takim wsparciem, bo widzę, że te nasze zewnętrzne wioski to są w ogóle niekryte. Nie jest to jakiś wielki koszt. Nie wiem, czy później jeszcze płacimy za ich utrzymanie, czy nie. Więc niektóre wiochy dobrze może jakby się trzymały tego. Podatek opłacono, bardzo dobrze. Kolejny minus 217, to też damy radę. Na kolegium czekamy. Głosy za dwa dni będą, więc też coś w tym temacie zrobimy. Teraz tak, budynki. Tu by można było coś wrzucić. Siła wiatru. Tu można by było nawet coś takiego drugiego dorzucić. Patrząc na to, że gdzieś jest obniżony ten koszt utrzymania. Wiedza, wpływy. Lądowisko trochę kusi. Oj, co się dzieje? Najazd? Okej. Chyba nie wiedzą, na co się piszą. Ale okej, doszło do tego. Budowa zakończona. Kolegium jeszcze nie można. Jeszcze dzień, kolego, poczekaj. Nie no, to jest dużo sprawa, ale widzę, że to jest trochę zabawne i mam nadzieję, że będzie poprawione, bo najważniejsze informacje, jakie dostajemy, pojawiają się w tym miejscu i bardzo łatwo przegapić coś istotnego. Są dźwięki, swoją drogą dźwięki podobne jak w Humankind. Pomyliłem się, nie jak w Norfgardzie, tylko jak w Humankind, jakby z jednej bazy korzystali. Mamy te dźwięki, no niby tutaj te wszystkie informacje są, ale... No właśnie, no właśnie. Pojawia się ale. Lećcie tutaj. Mam nadzieję, że do ataków już nie dojdzie. Zaraz zresztą tutaj zatrudnimy jakąś podstawową milicję też. Raz, dwa. To trochę kosztuje, no ale myślę, że warto. Zobaczmy, co tu mamy. Koszt utrzymania w Solarii. Myślę, że możemy wyrazić poparcie na 80. I tutaj możemy zanegować produkcję wpływów. Koszt rekrutacji jednostek. Bez większego znaczenia dla nas, tak? Te koszty rekrutacji jednostek, bo chyba nie będziemy chwilowo brali wojska, więc nie rekrutujemy ich. No co prawda to będzie tam, ile tam przez 12 dni trwało, więc możemy sobie na to pozwolić. Chyba, że jakoś głupio stracimy te jednostki i byśmy chcieli szybko odbudować. Kongres dyplomatyczny. Ale odrzućmy na wszelki wypadek. W każdym razie, no nie ma nic takiego, tak samo wpływy. No nie będą nas boleć, bo jak stracimy nawet ten jeden punkt wpływu, to nie jest aż tak dużo. Więc co tu przegłosują, będzie spoko? No to Solarii, by nam dość fajnie wpadło, ale nie chciałbym punktów wpływu tracić też na to, bo to jakby nie patrzeć, to jest fajna waluta. Można to przehandlować. Na głupoty można przeznaczyć. Rafineria, ty już działasz, czy ty się budujesz dopiero? Moment. Bo tu mamy chyba pojazd.
Strasznie ciężko go zaznaczyć, rozmieść. Okej, to pasuje. Dożyć tu do tych budynków może baterię rakietową. Ciekawe, czy jakbyśmy chcieli zaatakować tę strukturę, czy ta bateria będzie nas wspierać w tym. Na przykład prowadzić ostrzał jej. Chyba będzie spoko. Całkiem spoko opcja. Aż za spoko, tyle tych spoko. Nie? Znaleźliście coś fajnego na tych terenach? Jakieś złoto byście to wyciągnęli, czy coś? Tak trochę bieda. Trochę bieda. No i tutaj nam dochodzą te budynki. Bardzo istotne, bardzo drogie, dlatego też to obniżenie kosztów utrzymania miałem w tym miejscu, żeby no wpłynąć też na centrum. To swoje kosztuje, ale często to są bardzo, bardzo ciekawe opcje. Tak, 1500 cię płaci, ale wpływy, produkcja dodatkowa i to tak dość duże procenty też przyrostu. Agenci produkują więcej danych, punkty dowodzenia plus 12, moc jednostek dodatkowa, koszary, zdrowie jednostek w wojskach plus 20%, to też może być game changer. No dla nas najważniejsze będzie to szkolenie żniwiarzy, nad czym pracujemy, bo nasze żniwiarki będą mogły wydobywać więcej tego tutaj surowca. No dobra, bateria rakietowa jest, to możemy ewentualnie jeszcze 1000 płyt na co. Ciekawe, czy moglibyśmy jeszcze jedną baterię, tylko że to trochę kosztuje w utrzymaniu, tak? Mam nadzieję, że ta jedna bateria plus jakaś taka podstawowa milicja daje radę. Czy my płacimy za tę milicję? Armia. 24. Nie, no to jest dobra wiadomość, że o ile za baterię się płaci, za milicję mamy koszt jednorazowy. Rzućmy jeszcze milicję saperską, no i tutaj jest cała ekipa. Mam nadzieję, że taka, żeby się tam spokojnie wybronić. My naszymi ludźmi teraz przelećmy sobie tu powoli. Nie będziemy starali się podbić tę wioskę. To jest trochę gorzej, bo jest ona całkiem nieźle kryta. Co prawda my mamy rekrutów no, dość dużym poziomie doświadczenia, więc mam nadzieję, że to się przełoży na coś fajnego, ale jak wyjdzie, no to wyjdzie w praniu. Coś jeszcze mamy? Tutaj 300 punktów. 300 punktów, wszystko wybudowane. Tu mamy jakieś wolne miejsce. Moglibyśmy albo zbierać deszczówkę, albo ogniwa paliwowe, bo też się powoli kończą. Centrum nam się zupełnie nie przyda. Stacja nasłuchowa, wpływy, wiedza. Ta wiedza też jest kusząca. Tylko, że raczej chyba opłaca nam się wziąć coś, z czego faktycznie skorzystamy. Armie wioski, minus 25. Bazy wioski. Ogniwa paliwowe, co to zużywa? Rafineria, ale jeszcze mamy zapas, także jedną rafinerię postawić. Najwięcej śmigłowców tam nie lata. Póki co może bym nie kombinował. Przejdźmy się tą ekipą gdzieś tutaj. O, moment, coś się wydarzyło. Pożyczki. Kocham pożyczki. Konsorcjum Honette Ober Advance Mercantiles chce poszerzyć swoje wpływy. Zamierza przekazać dużą sumę pieniędzy, by ci pomóc. Wykorzystaj nowe pole przyprawy. Kurczę, akurat tam zdobyliśmy, ale jakbyśmy zdobyli tę wiochę, tylko czy w 19 dni się wyrobimy, byłoby fajnie. Albo oddaj władzę, stracisz 200 wpływów, ale zdobędziesz 1000 solarii. Nie, to te 750 solarii za tę wiochę, to jest w zasięgu. Co prawda nie wiem jak te 19 dni, bo to czas szybko mija, mówią, nie? Więc zobaczmy, spróbujmy podbić tę wiochę. No, mamy siły trochę słabsze, ale z drugiej strony doświadczone jednostki, to jest to nasza przewaga. Ciekawe, jakby postawić tutaj rakiety, czy by mogły też ich atakować, nie? Bo możemy sobie... A nie, chyba rakiety można tylko i tak w obrębie wiochy stawiać. Może to jest ten budynek, który warto by było tutaj trzymać. Siostrzał rakietowy. Wyniki kolegium. I chyba poszło po naszej myśli wszystko, tak? Poparliśmy koszt utrzymania niższy, to cieszy. Koszt budowy jednostki, no to kurczę. Po naszej myśli ani wydaliśmy żadnych punktów wpływów. Moment, zobaczmy jeszcze tylko, czy przeciwnik wydał punkty wpływów. 120 musiał wydać tutaj na odrzucenie, ale to trzeba przyznać, że czerwony no się wykosztował, żeby odrzucić to. Chyba chce armię budować, bo 40 punktów wpływu mu to na to poszło. No to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Co może dobrze, że musiał wyrzucić to z siebie. Odrzuć tutaj chyba bez żadnych tam większych kwestii. No i koszt utrzymania to jest dla nas ok. Tak, wydał wszystkie wpływy, jakie miał na to. To dobrze, my za to mamy w takim razie fajną przewagę głosów przy kolejnym głosowaniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak, żniwiareczki nasze drogie. Jeździcie tutaj, mamy zapas. Jest, moglibyśmy, chociaż nie warto teraz wymieniać tego na pieniądze. Nie? To lepiej teraz zachomikować trochę. Jak to wygląda? Dzień dobry, przyszliśmy porozmawiać o czerwiu. Ustawcie się tak, żeby pilnować naszych strzelców, żeby im się krzywda nie stała.
No mam nadzieję, że to w miarę tak działa. O właśnie, i tam niech się biją z milicją. Zobaczymy. Oj, a tutaj czerwia chwytają. Okej, może tak to wyglądać. No przyznam, że te walki rozstawiły się całkiem nieźle. Dużo gorzej by sytuacja wyglądała, jakby ich milicja rzuciła się na naszych strzelców. A tak mam wrażenie, że to całkiem nieźle rozegraliśmy, no ale nie ma co jeszcze tutaj cieszyć się przed czasem. No będąc przy czasie, tutaj ten nam ucieka, bo z jednej strony zdobędziemy nowe tereny, ale z drugiej, no pytanie, czy wystarczy nam tych dni. I wy serio nic nie znaleźliście? A tu coś jest. Tu coś jest. I to jest bardzo ważne coś. Leć to odkryć. No. Tu widzę jednostki wroga, już możemy... A tu coś... A, nagroda. Czas jeden dzień? Aż jeden dzień musi nad tym latać? No ale może to jest gra warta świeczki, ten jeden dzień. Leć tutaj. To. Szkoda, że przez cały teren, no ale... O! Moment. Ty masz to zbierać, a nie tam. 30 sekund. To jest 30 sekund, tu jest... A nie, też 30 sekund. Okej, to coś ten jeden dzień musiałem źle odczytać. Wygraliście bitkę? Trwa oblężenie. Wygrali. Tutaj też jest ważne, żeby właśnie w granice miasta przesuwać nasze jednostki, aby one odzyskały zdrowie, jak tutaj sobie biegają. Kurczę, przyznam, że nie wiem, czy zdobędziemy, bo potrzebujemy... Mamy już jakiegoś agenta może? Mali, wielcy agenci. Co tu jest? Zatryć zapasy umożliwia sprzymierzonej jednostkę regenerację zdrowia. No to są fajne bonusy, tak, jeżeli chodzi o te misje, czy te punkty, co możemy wykorzystać na kwestie związane z tymi misjami, bo to sabotaż obronny, manipulacja tłumem, broń atomowa, udziały jakieś, tam bezpośrednio na przeciwnika możemy wykorzystać rzeczy, ale no zobaczymy, to takie doraźne, tak samo ustawienie sondy czy odkrycie terenu, może być wygodne. Wykryto przyprawy. Czy my mieliśmy wykryć tylko przyprawy, czy, a nie, wykorzystaj nowe pole przypraw. Gorzej, że ktoś tu biegnie, ale chyba nie do nas na szczęście. Biegną nie do nas. Tak, weź tutaj kasę. Mam nadzieję, że wzięli już, podnieśli. Tam niech sobie lata. Tu chyba biegną na tę wioskę na szczęście. Mamy tyle tutaj dobrą sytuację. No i tu czekamy na punkty. Jest potrzebne... A właśnie, ta żniwiarka nieaktywna. No tym to powinni świecić, grać, trąbić. Tak, ja wiem, że im się do roboty nie chce, ale ta informacja powinna być jakaś taka bardziej jasna. Nie? Zastanawia mnie też, co by się stało w momencie, jakby wróg teraz sobie wbił. Załóżmy czerwone by tu wbił i przejmuje tę wiochę. Prośba o komunikację. Czy interesują cię te złoża? Przepraszam, wyglądają na bezpańskie, więc się nimi zająłem. Jeśli potrzebujesz zasobów, chętnie je udostępnię. Kimiły, czyli co on chce tutaj? Tu coś przejmuje, czy jak? Ta. Weź to, leć dalej. Być może tutaj coś przejmuje, ale my nie mamy jakichś takich większych. Misja się powiodła. A, okej. Trwa oblężenie. Też okej. I co istotne, a nie, jeszcze 106 punktów. Czekamy na kolejne punkty. Przejmujemy, może wyrobimy się w czasie. Może wyrobimy się. Przyznam, że na ten moment nie wygląda to tak źle, to co tu mamy. Ej, no dajcie nam te punkty wpływów. Już, już. Czap, 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 czap. Potrzebujemy ten teren, walczymy z czasem o 750 punktów, czy 750 monet. To jest naprawdę sporo, patrząc na to, że wróg już tu ma ładne tysiące na koncie, a będąc przy hegemonii, mamy lekką przewagę, ale to wciąż jest dość mała ta przewaga, nie na tyle, żebym czuł się bezpiecznie. Będąc przy bezpieczeństwie, może też tutaj jedną saperską milicję, no i tu będziemy musieli jakąś milicję wprowadzić. Następne. Kontrola nad infrastrukturą, koszt budowy budynków, minus 50%. I to trzeba by było wygrać. Pomiary architektoniczne, otrzymano obrażenia plus 100%, ale koszt budowy budynków minus 20%, czyli to też warto by było na siebie wziąć, jeżeli to jest przypisane do... Ale tak, wybrana frakcja, szansa na schwytanie agenta w przypadku wykrycia operacji, 100%, to aż nas tak nie interesuje. Te dwie rzeczy by można było wziąć na siebie, bo... Jeżeli to ma wpływ tutaj na cenę budowy, pola budowy w bazie są podzielone na dystryktor różnej wielkości. Jeśli wypełnisz wszystkie pola w dystrykcie, tylko jednym typem budynków otrzymasz prawie zależną od wielkości dystryktu. Czy jak jest dystrykt 1 na 1, to wszystko, tak? A, tu jeszcze mamy... A, faktycznie, jak wypełnimy... Szybkość opracowania postępów w kategorii gospodarka. Okej, średnio. Hegemonia za udziały w koam. Pauza, niech będzie. Pancerz wszystkich jednostek wojskowych. O, to jest całkiem fajne, chociaż ta hegemonia plus 20% też niezłe. Pozycja plus 1. Biura. Szybkość opracowania postępów, a to jest słabe. Opracowanie postępów. Tu jest też nauka. Solari, produkcję. O!
Tylko tu trzeba by było dwa z... A, no tak, to jest fajne, ale to są aż trzy budynki, czyli te fajne to... Okej, te fajne wymagają trochę więcej zabawy, żeby się udało je wykorzystać. Co tu mamy na żółto? Bo, no właśnie, jakby udało nam się zmniejszyć cenę z 1500 na 750 poprzez te kolegium, no to jest chyba gra warta świeczki. To byśmy mogli sobie wziąć Centrum Badawcze Wiedza, to niekoniecznie. Wszyscy w sąsiednich regionach zyskują zmniejszenie kosztu utrzymania. O, to by było niezłe. Kadzie, woda za każdy budynek w głównej bazie plus 5. To też jest niezłe. I plus 50 hegemonii za każdą wioskę. To jest niezłe. Nie ukrywam. Zdrowie, pancerz. No to jakbyśmy chcieli walczyć. Wpływy. No tu produkcja wpływów wydaje się być całkiem istotna. Produkcja władzy plus 30%. Co to dają? Pozycja w land plus 1. Pancerz wszystkich jednostek wojskowych. Tutaj ten pancerz nieźle wygląda. No nie wiem, jakie mamy udziały w tym tam. Udziały. Mamy 0 całe. Czyli byśmy mogli mieć plus 20% do 0. Całkiem kusząca opcja. No dobra. Bo idzie nieźle, żeby tego nie zepsuć. A, wybudowaliście już tutaj ten, więc szybko lecimy z rafinerią. Możemy gdzieś tu postawić, będzie nam łatwiej chyba tam zarządzać. No i tak, żeby jeszcze za te dni kilka sobie skoczyć tutaj. Coś, jakaś podstawowa, może... O, milicja weterana, ale 300 całe kosztuje, nie? Więc być może będziemy musieli się tym zainteresować w niedalekiej przyszłości, no ale tak będziemy też zbierać dużo fajniejsze kwoty. Bo póki co, no, jest różnie. Ktoś nie How can I potrzebuje płyty? Tu kolega Let's mógłby get to być, business. no właśnie, najbardziej zainteresowany płytami, więc zatrzymajmy ten biznes. Co powiesz na płytę za pieniądze? O! Co to każda nacja inaczej na to patrzy? O, tu mamy jakieś nawet pozytywne te, pewnie What do za you to, co się działo, want? wiedza plus... Pokaż tutaj. Płyta. 10 płyt. Wow, ten nie chce pieniędzy za płyty. No to wcale nie takie proste, to przehandlować im te płyty, tak? Wow, ci też w ogóle nie są zainteresowani. A ciekawe, można How can I? kontrolować. Ja przypuszczam, że punkty What wpływów do są you najwięcej want? warte, nie? O, tak. No ale punkty wpływów to jednak dużo trudniej jest zdobyć. No to póki co, koledzy, Let's get to business. wciśnijmy te płyty. No chyba niepotrzebne aż w takiej liczbie, a złoto zawsze się przyda, patrząc na to, co się tutaj dzieje. Dobra, 120 do 200 wymień. Zatwierdź. Myślę, że to jest całkiem niezłe. Ej, no już myślałem, że tych 200 nam nie zapłaci. Przyjęto ofertę. Nowe kolegium, można już głosować. Ja już chcę głosować. Tu mamy naprawdę ambitne plany co do tego głosowania. Mam nadzieję, że wszystko wypali, tak jak tam kombinujemy. Czy to już się liczy? Wciąż się nie liczy. Wykorzystaj nowe pole. Wciąż czekamy na nowe pole. Czy tamte poprzednie dwa pola działają? Działają. Zastanawia mnie, czy trzy pola w obrębie naszych granic to jest wystarczająca opcja, żeby czuć się bezpiecznie. Ale jakbyśmy zdobyli tę wiochę. Nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze uda. 155 punktów. O kurczę, to trochę trwa. Jakby zdobyć tę wiochę jeszcze, patrząc na siłę, jest to do zrobienia. Gorzej w temacie punktów władzy, tak? Chyba, że będziemy mieli agenta, którego też sobie przypiszemy do władzy. To 155 punktów, no. Fajnie by było mieć tę wiochę. Jeżeli chodzi o naszą ekspansję na te tereny, no to czułbym już tak chyba kwestię, że wystarczy. Że wystarczy. Poleć jeszcze, zobacz, czy tutaj nie ma jakiegoś przeciwnika, bo głupio by było wlecieć na tereny na przykład czerwonych. Co wy tu macie? No to mając standardowo te towary, ale... Nieaktywność niewiarka. No i kolego, włącz, wyłącz i rozmieść. I co, wypełniliśmy zadanie? Wypełniliśmy zadanie. Zatwierdź. Okej, czyli jeżeli chodzi o Solarii, wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Opcje budowy w bazie. A tak, no to wiemy, tutaj te badania prowadziliśmy w tym celu, to wiemy. Wiemy, że to działa, o, po prostu, tak. Teraz będąc przy budynkach tu, na pewno musimy wyrzutnię rakiet gdzieś ustawić, bo przypuszczam, że to będzie całkiem kusząca okolica, żeby nas atakować. Zastanawiam się jeszcze, jak to zrobić. Może tutaj od razu byśmy wejście mogli atakować, jakby ktoś się chciał zbliżyć zbyt bardzo. Choć ostatecznie, no, ten teren, jak przejmiemy, będzie dość istotny.
Tu coś widzisz? Tu masz wiochę i ewentualnie co ta wiocha wydobywa, więc aż tak nas nie interesuje. Lepiej sąsiednie tereny. Jakbyśmy to te high-techy przejęli. No jest kilka terenów, które fajnie by było mieć. Na przykład ten, żeby nam czasem ktoś nie sprzed nosa go nie sprzątnął, ale wątpię, żeby takie coś mogło mieć miejsce. Na to liczę, że tak nas nie porobią. O, czyżby lecieli do nas? Co to tu idzie? Bezpośrednia walka i jacyś tam saperzy czy coś. Dobra, mamy głosowanie i teraz jest jedno z ważniejszych głosowań chyba, jakie mieliśmy do tej pory. Jak kolega z punktami wpływów wygląda? Ma 17 punktów wpływu, czyli on ma łącznie 100 głosów. Jeżeli wrzucimy na to 100 głosów, to raczej nas tutaj nie przebije. I tu na siebie też możemy dać. Jakby nam się zsumowały te punkty, to myślę, że warto nawet poświęcić te punkty wpływu. Dajmy tak, 110 tu. Tu dajmy sobie 40, czyli stracimy te 50 punktów wpływu, ale jakby się udało, to całkiem fajnie, chociaż to jest najważniejsze, to minus 50, bo nie wiem, czy się sumują te koszty budowy. Szansa na schwytanie agenta w przypadku wykrycia operacji. Dałbym 0, bo wątpię, żeby ktokolwiek, kto jakieś operacje przeciwko nam prowadził, a po co sobie psuć stosunki? Nie? To mnie zastanawia tylko, czy tutaj nie dać 50. 110, żeby mieć pewność, że to przejmiemy, bo nikt tego nie przebije. 50 tutaj, no tracimy 60 punktów wpływu, ale to i tak będziemy mieli całkiem fajny zapas. Dobra, czyli kolegium chyba sobie poradzi. Tu się ustawiamy na nadchodzący atak. Zobaczymy, jak rakiety się sprawdzą. Będą miały ładny test bojowy, bo zakładam, że biegną do nas. Nie wiem tylko, czy mogą atakować żniwiarkę, więc na wszelki wypadek ją wycofajmy. Jeszcze coś im się w głowie poprzewraca i... O, a tu co się wyda... A, zbieraj to! To jest ważne. To jest coś ważnego. Dolina Księżyca. O, czerwona przepaść ma aż 6. Tu jest fajny teren pod względem wiatru. Nie tylko możliwości wydobycia kasy. Później sąsiedni teren też fajnie by było zdobyć. Tu w ogóle ładnie się robi, nie? Tak, te kamienie jak drzewa się prezentują, ale prócz tego, no, możemy obniżyć koszt, nie? Nieprzypisany agent. Bardzo dobrze. No, do władzy. Patrząc na to, jak ta władza jest potrzebna, to teraz już wiem, że nawet na przyszłość nam by się przydała ta władza. Weźmy sobie tutaj zrzut sprzętu jakiś. To chyba walą już rakiety, tak? Bardzo ładnie. Nie wiem, czy jest sens wychodzić do nich aż... Dobra, już jak wyszliście, to idźcie. My nie mamy żadnej milicji, żeby ich właśnie wspierała w tej walce. Bo nie chciałbym, żeby czerw się nimi zainteresował. Trochę martwi mnie kwestia siły. O, i burzy piaskowej. Będąc przy sile roboczej... Tyle rzeczy do ogarnięcia. O, produkcja plus 4. Biuro rekrutacyjne nam się chyba przyda. Jak najbardziej. No nie chciałbym za bardzo szaleć z budowami, patrząc na to, że być może za dni kilka będziemy mieli zniżkę. Badania postępów. Okej. Żniwiarka. On blokowuje silosy przepraw. Badanie 29 dni. Tutaj mamy coś. Produkcję za każdą frakcję, z którą relacja przekracza 80, z którą relacja przekracza... No nie mamy. Nie mamy takich relacji, więc się nie opłaca, ale to jest, jak rozumiem, coś przypisane nam. Możesz przydzielić jednego agenta więcej. Co tu jest? Możesz przydzielić o jednego agenta więcej do wszystkich. Okej, to byśmy sobie wzięli. Chyba jest. Koszt utrzymania jednostek. Woda. Minus 20. To nie jest aż tak drogie. Szybkość 30. No ten zwiat byłby całkiem sensowny. Wiedza za każdą kontrolowaną wioskę. Plus 2. No już w tej chwili też to się robi całkiem fajne. Koszt utrzymania w sile roboczej. Koniecznie jeden agent więcej do infiltracji gildii. No nie ukrywam, to, że ta żniwiarka, jakby udało nam się tę załogę tam przepisać, to by było spoko. Ale może tak. To będzie dwójeczka i to trójeczka. I chyba będzie ok. Żniwiarka, za którą podąża ornitopter, zyskuje do szybkości zbiorów. Też warte do przemyślenia później. Handel wodą. Produkcja zwiększa się o 20% wolnych zapasów woda. O! Chociaż no w tej chwili to by był jeden punkt. Mając dużą nadwyżkę wody, to ma sens. Nie mając nadwyżki, to średnio. Podatek! O właśnie, będąc przy podatkach, żebyśmy my się wyrobili 25 dni. Może, bo widzę, że cena jest strasznie marna w tej chwili. Skupmy się na zebraniu surowca. Wykryto czerwia! Uciekać! Uciekać! Ludzie złoci! Może wylećcie tu, a wylećcie tutaj, żebyście obok siebie nie stali. Właśnie to jest to, czego się bałem. Trwa walka. Spadano interesujące miejsce. A, okej. Odbierz. Uciekać przed czerwiem.
ale że też nas tak późno informują o tym. Głos w kolegium zabrany, jeszcze dwa dni, dwa dni. Nieaktywność żniwiarki... Oj, wykryto burzę piaskową. No nic z tym tematem w tym momencie nie zrobimy. Nieaktywność żniwiarkę trzeba wysłać z powrotem na teren. Działań, wykryto czerwia. Gorzej, gorzej jak to się dotyczy też żniwiarki, ale nie no, zakładam, że tak źle nie będzie, że nam zeżre zaraz żniwiarkę. Jak coś tam ma auto ukrycie, auto wycofanie, tak? Tu jest czerwia, ale tu już schowali żniwiarkę, okej. Misja się powiodła, a okej. Nie wiem, czy te misje mają jakiś tu wpływ na przykład na punkty hegemonii, ale... Czy tutaj jest to na pewno bezpieczne? Wykryto czerwią, nieaktywna żniwiarka. Wykryto przyprawy. No i kuszące te okolice się to robią, kuszące. Burzę piaskową widzieliśmy. No ta burza piaskowa niestety tu gdzieś idzie. Dobra, żniwiareczka rozumiem może już wracać, mam nadzieję. Dobra, mamy to. Była kryzysowa sytuacja. No przede wszystkim czekamy na głosy kolegium, bo to będzie dla nas jedno z ważniejszych głosowań. Tu mamy jednostki milicji, które będą w stanie się wbić do Hightaku. Ciekawe, czy te dwie wiochy można traktować jako graniczące ze sobą, tak? To z tym. To było też dość istotne. Wyniki głosowania. Bardzo dobrze. Imperialny wywiad. Chyba coś wygraliśmy. Tak. Oj, Fremeni. No niewiele zabrakło. Fremeni nam to zabrali. Imperialny wywiad. Szansa na schwytanie. O, dostaliśmy imperialny wywiad. Ale to jest na minus, że jak my komuś wyślemy agenta. Moment, jak my z tymi agentami. Słuchaj. Weź, wyjdź stamtąd. Idź sobie... do kontrwywiadu póki co. Odblokujemy tu miejsce, znajomość terenu, to wróci. Dobra, warto mieć to pod kontrolą, żeby nie widzieli nas. Okej, no szkoda, że te 20% to niewiele zabrakło, bo 20 punktów i może by było jeszcze taniej, może nie, ale mamy to na czym nam najbardziej zależało, czyli o 50% tańszą kwestię. To te biura inwestycyjne nie są złe, bo co tu możemy? Solari, produkcja plus 10%, o... Baza 30 i tą 30. O, no, ta produkcja 30% też jest spoko. Hegemonia niekoniecznie. To może produkcja 30. 10%. To znaczy produkcja plus 10% solarii. No bo tych badań też będziemy trochę prowadzić u nich. To 20% przyspieszone badania. Ale póki co weźmy to. O! Czyli jest obniżona cena. Kurczę, to jeszcze te 20% jakby wjechało, też w ogóle było pięknie. No ale i tak chyba nie ma co żałować. Szkolenie żniwiarzy. A budowa już trwa. Jak długo to będzie trwało? 10 dni, a jak długo te umowy będą w kolegium trwały? 20 dni. Czyli my i tak to wykorzystamy max na dwa budynki tutaj. Warto wykorzystać, bo w sumie w cenie dwóch budynków dostaniemy... Znaczy w cenie jednego budynku dostaniemy dwa. To jest naprawdę spoko opcja. Koszt budowy budynków, nie mówiąc już o tym, że to jest koszt budowy oprócz... pola, tak tu, ale zakładam, że tutaj też jest obniżony ten koszt. On nie jest jakoś wyjątkowo duży, ale koszt utrzymania. No ale zawsze to mniej płyt wydanych. Co z tym biurem rekrutacyjnym? A, kończą budować, bardzo dobrze. To będzie plus 4, no bo tu mamy problem z rekrutacją ludzi. No problem z kasą jest też, ale to bardziej z tej perspektywy teraz widzę, gdzie to. Miejmy tak, żeby było plus 5, tak żeby nam te pieniądze nie uciekały. No nie opłaca się w tej chwili aż tak bardzo wymieniać tej przyprawy. Lepiej, albo dobra, póki mamy kasę, lepiej ją chomikować na czas, kiedy to będzie gdzieś tam 2,5 warta, a nie 1,6. No dobra, ale to w tym momencie nie mamy żadnych czasówek. Może tak, żeby nie kombinować. Nie mamy żadnych czasówek. Nic nas tutaj za bardzo nie ogranicza. Możemy chyba sobie spokojnie zapisać grę. Tu jeszcze coś jest. A to zdobądź tą nagrodę najpierw. Będziemy mogli sobie tutaj zapisać za moment grę i mam nadzieję, że nie stracimy za wiele. Zastanawiam się, za co mamy punkty. Kontrolowane regiony, zapłacony podatek za pozycję, pokonane wrogie jednostki. A, to warto walczyć z wrogiem. Regiony specjalne, nie mamy jeszcze tego. Zapłacono statuty, nie mamy. Sprzymierzone sicze, też nie mamy. Warsztaty rzemieślnicze. Nie wiem, czy tam to w centrum, co budujemy, to nie jest czasem warsztat rzemieślniczy. Ciężko powiedzieć, jak to się tutaj dzieli. Ale może się okazać, że za chwilę to zdobywanie kolejnych punktów hegemonii wcale nie będzie takie proste.
bo dopóki nie podbijemy jakiejś wiochy, no to nic z tego nie mamy. No dobra, ale za to widzę kolejne dwie wiochy, które będą warte podbicia. Tutay mamy rudę, a mianowicie high-techa. I to już zatem będziemy lecieć w kolejnym odcinku. Prośba o komunikację. Czekaj! Nie mogłem nie zauważyć twojej rafinerii. Tuż obok mojego terytorium. Działa nieźle, ale może być lepiej. Nie obraź się. Jeśli ci pomogę... Ej, ty nie podobasz mi się ten kolego. Co ty chcesz nam pomagać? W czym? No dobra, nie będziemy patrzeć, w czym nam będzie chciał pomagać. Jak to wygląda. I tu widzę, że musimy trochę jednak z tymi pieniędzmi chyba mniej zaszaleć. Może dojdźmy do sytuacji, w której minus 5 nam ucieka. Bo trochę szybko to leci, a później niełatwo to odzyskać. Mamy już pieniądze na kolejne podatki. Jesteśmy gotowi też do przejęcia nowego terenu, chociaż dopóki pamiętam, to tutaj była 5, tu było 5. Warto by było sobie zafundować te zbiorniki na wodę też. No, tu postaw gdzieś na granicy. Może nie będziemy płacić podatki za ten budynek, czy podatku. Jest ok. Zapasy bardzo niska. Pozycja, jaką my mamy, zaraz będzie wysoka. Naturalna siła twojej frakcji i pozycja. Wysoka pozycja to blokuje nowe możliwości, natomiast niższa czyni z ciebie łatwy cel. O, to mi się podoba. Znaczy to, że mamy wysoką pozycję. W ogóle podoba mi się to, do czego doprowadziliśmy tutaj dzisiaj. No i jakbyśmy stąd zbierali pieniądze, to wygląda w ogóle jak teren specjalny, więc przekonamy się w kolejnym odcinku, jak teren specjalny funkcjonuje. Więc te trzy ziemie, jakby udało nam się podbić, tym bardziej, że najbliższy sąsiad to tu są chyba Freemeni, to od nich możemy się jakoś odgrodzić. To byłbym całkiem usatysfakcjonowany tą górą. Co prawda strasznie niewdzięczny teren do obrony, tak? Bo dużo łatwiej by było chyba wokół bazy tak się rozbudowywać i tak poszerzać nasze wpływy, niż na tej zasadzie, na jakiej działamy tutaj teraz. Że o, sobie takiego węża zrobiliśmy. Chociaż może warto by było przemyśleć wtedy budowę takich struktur, jak gdzieś tam mieliśmy te między jedną a drugą stroną. No, tu możemy dorzucić sobie tę płytę. Coś takiego było jak lądowisko. Jednostki wojskowe mogą wsiadać i wysiadać z promu w zasięgu budynku. Rozwinięta sieć lądowisk to skuteczny sposób na utrzymanie kontroli nad swoim terytorium. No właśnie, i wydaje mi się, że to by było całkiem spoko, jak tu byśmy mieli, załóżmy, lądowisko i no jak ten teren tu przejmiemy, też lądowisko. I wtedy wbijamy jednostkami tu, cyk, lecimy szybko, lądujemy tutaj i możemy szybko przysyłać to wszystko. Więc te cztery jednostki, które mamy, mogłyby coś zdziałać. Nie wiemy też, co wróg kombinuje, tak, póki co pieniędzy ma dużo, niedużo, ciężko powiedzieć. No ci na jakieś głupoty tutaj chyba przeznaczają te fundusze, bo nie mają niczego. Fajnie by było żyć z nimi w zgodzie. Nie ukrywam. Mamy też szpiegostwo, pokażcie. O, a tu ten poziom spada. No ale nie ma co ryzykować. No szkoda, bo siedzieliśmy, produkowaliśmy te dane, to wszystko, a w sumie na nic nam się chyba to nie przełożyło ostatecznie. Lepiej było tu iść. Znajomość terenu. Nad znajomością terenu pracujemy teraz, tak? Nie, logistyka szpiegowska. Gdzie jest znajomość terenu? Tu jest dopiero znajomość terenu. To szkoda, to do tych punktów władzy jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Okej, ale bo tu można siedzieć, analizować, a będziemy to robić już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.